Paweł, 12 listopada walczysz z Tomasem Adamkiem. Rozpocząłeś przygotowanie już jakiś czas temu, ale na początek może wróćmy do twojej walki z Międzyzdrojów. Miałeś czas, żeby na spokojnie przeanalizować to wszystko z trenerem? No tak, zgadza się. Przed tamtą walką moja współpraca z nowym trenerem Kosedowskim trwała niewiele, bo 5 tygodni i trener w miarę możliwości starał się przez ten czas przekazać mi swoją wiedzę. Teraz są drugie przygotowania i uważam, że już tej wiedzy mam troszeczkę więcej właśnie przekazanej przez trenera, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nowe elementy będę mógł zaprezentować w walce. Na pewno trener miał wiele uwag odnośnie tej walki z Benzinią. No dokładnie, błędów było bardzo dużo, ale pracowaliśmy właśnie dużo, no wytrzymałość była dobra, wytrzymałem myślę w 10 rund w niezłym tempie, także przygotowany byłem dobrze. Teraz zwracam uwagę bardziej na przygotowanie techniczne, taktyczne do walki, no i na razie jestem zadowolony z tego treningu. Przyboksowałeś 10 rund, to na pewno jest jakiś pozytywny aspekt, ale też mogłeś wygrać, chyba zdawało się przed czasem, czego zabrakło, żeby tam znokautować rywala zimnej głowy najbardziej? Znaczy nie, może chciałem nawet przyboksować te 10 rund i wcale nie jestem zły, że walka nie zakończyła się wcześniej, bo w czwartej rundzie trafiłem go mocno, widziałem, że go mocno trafiłem, no i go tam ścięło, troszeczkę wyrwało z nóg, ciężko upadł, no ale wstał dzielnie i chciał walczyć dalej. Myślę, że jeżeli wtedy bym podkręcił tempo, rzucił tak wszystko na jedną kartę, to walka mogłaby zakończyć się wcześniej. Jednak no właśnie były te obawy, że jeżeli by przetrwał mu jakiś tam szturmowy atak, no nigdy nie boksowałem już 10 rund i kto wie, jak to mogłoby się skończyć. Dlatego słuchałem też narożnika, podpowiedzi trenera, zachowałem zimną głowę, nie atakowałem furiacko i przeboksowałem cały dystans. Spodziewasz się, że walka z Adamkiem to będzie najtrudniejszy test w twojej karierze? A nie, właśnie myślę, że nie będzie to najtrudniejszy test. No, bardzo mocno trenuję. Wydaje się być najtrudniejszym rywalem w mojej dotychczasowej karierze, ponieważ no, był dobrym amatorem, właśnie wygrywał turnieje Sztama. Miał bardzo dużo walk, może więcej niż ja miałem ich 200, także no jest doświadczonym bokserem amatorskim. Teraz już zawodowo też można powiedzieć, że doświadczony, ponieważ miał 20 walk, większość z nich wygraną. Także no myślę, że powinien postawić mi poprzeczkę wysoko, ale tylko z tego powodu się cieszę, chcę, cały czas mocno trenuję i idę myślę, w dobrym kierunku. Jakie najmocniejsze strony są twojego rywala w ogóle? Ile jego walk widziałeś i no jak ogólnie go oceniasz? Ja widziałem jego jeszcze amatorskie walki, gdzieś tam nawet kiedyś na Eurosporcie, na Mistrzostwach Europy. No wiem, że był takim wybijającym się amatorem, szczególnie z tego kraju, bo w Czechach nie ma zbyt dużo dobrych bokserów amatorskich. Także no dochodził do, może nie miał jakiegoś medalu na dużej imprezie, ale wygrywał turnieje amatorskie i to dosyć mocno obsezone, tak jak już wcześniej wspomniałem, ten imienia Felixa Sztama, bardzo mocny turniej. On go wygrał, no w boksie zawodowym też mierzył się już z niezłymi zawodnikami, walczył chyba o Mistrzostwo Europy, także no, ale tylko mówię, tylko z tego powodu się cieszę, bo cały czas mogę tylko takimi rywalami podnosić swoje umiejętności i cieszę się, że ta poprzeczka jest stawiana mi coraz wyżej. Dzisiaj sparowałeś między innymi z Mateuszem Masternakiem, który no, dosyć zepchnął cię do defensywy, z drugim z kolei sparring partnerem, to ty narzucałeś warunki. Bardziej spodziewasz się, że który z tych styli uda ci się użyć w walce? W ogóle no, bardzo się cieszę, mam bardzo dobry sparring partnerów. Mateusz Masternak, wiadomo, no, bardzo dobry pięściarz. Z podobnymi warunkami właśnie fizycznymi co Adamek, z tym, że no wiadomo, półciężka cruiser jest różnica 10 kilo i tą różnicę właśnie można było zaobserwować podczas sparingu. No zepchnął mnie, wiadomo, że fizycznie jest ode mnie silniejszy. Poza tym on boksował tylko 4 rundy i później miał spokój, bo kończył już ten element przygotowań, jakim są sparingi, właśnie tym sparingiem 4-rundowym. A ja dalej z drugim partnerem szparowałem 8 rund, więc no można powiedzieć, że troszeczkę, no tak w sumie jestem zadowolony, no wiadomo, w podobne warunki. Mateusz myślę, że jest dużo lepszym zawodnikiem od tego Adamka. Damian Kośmider też przyjechał mi tutaj pomagać, ma też podobne warunki co Adamek, także szparych partnerów mam dobrych i myślę, że dzięki temu walka ułoży się po mojej myśli, będę dobrze do niej przygotowany taktycznie, jak i fizycznie. Do walki pozostało ponad 2 tygodnie. Jak stoisz z wagą? Jesteś blisko limitu?
Znaczy, no, muszę powiedzieć, że troszeczkę po przerwie mi przyszło wagi. Na początku nawet się nie ważyłem, ale po 2 tygodniach treningu ta waga mi zeszła, także myślę, że nie powinno być problemu. Parę kilo nawet, jeżeli zejdę niżej, myślę, że będę troszeczkę lepiej się czuł nawet, bo momentami mogę być jeszcze teraz ociężały, ale im bliżej walki, tym mniej ważę, także złapię świeżość, szybkość i parę kilo wyjdzie mi na dobre. Wspomniałeś o tym, że to jest twój drugi obóz przygotowawczy pod okiem trenera Kosedowskiego. Robicie mniej więcej to samo, co przed pierwszą walką razem, czy dokładacie jakieś nowe elementy? Znaczy właśnie w tamtych przygotowaniach trener skupił uwagę na podniesieniu mojej wytrzymałości. Były bardzo ciężkie treningi, gdyż była to moja właśnie pierwsza 10-rundowa walka. Wytrzymałem tę walkę na punkty, tak jak mówiłem, w miarę w dobrym tempie i teraz skupiliśmy się bardziej na przygotowaniach technicznych, tarczy, taktycznych pod danego zawodnika, w tym wypadku właśnie Tomasa Adamka. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. Zawodnicy, którzy z tobą sparują, wspominają o tym, że twoja prawa ręka bije dużo lżej niż twoja lewa ręka, czyli teoretycznie ta słabsza. Też pracujecie na tym, żeby to jakoś wyrównać? No na pewno tak, no właśnie na tarczy praktycznie codziennie mamy tarcze, są pewnie niedociągnięcia, to jeszcze jest, to są błędy z czasów amatorskich, gdzie no, czy niedostawienie prawej nogi, przez co skrócony cios, nie na całą długość, wiadomo, no, większe skręty w uderzenie z biodra, no, można powiedzieć, że trener mi to, jestem jedynym zawodnikiem trenera, z czego też się cieszę, mam 100% uwagi trenera, tyle razy już mi mówię o tych moich błędach, że niektóre mam nadzieję, że już wyeliminowałem. Można powiedzieć, że uwagi trenera no, śnią mi się po nocach, cały czas mam je w głowie, bo cały czas mi powtarza, żeby tego nie robić, a to robić, co jest we mnie dobre. No ale mówię, z tego tylko powodu się cieszę, no, mam nadzieję, że wyeliminuję jak najszybciej i niektóre właśnie te lepsze elementy pokażę już w tej walce.